Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię serdecznie na naszej dzisiejszej wirtualnej lekcji religii. Na początku pomódlmy się razem piosenką. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał, abym przejrzał. Dotknij Panie moich warg, abym przemówił z uwielbieniem. Dotknij Panie mego serca i oczyść je. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Mam nadzieję, że pamiętasz, dokąd dotarliśmy z uczniami Jezusa podczas naszego ostatniego spotkania. Dotarliśmy do miejscowości zwanej Emaus, oddalonej około 11 km od Jerozolimy. W czasie drogi do Emaus dołączył do uczniów Jezus. Oni go najpierw nie poznali, rozmawiali z nim, zaprosili go do siebie. On wyjaśniał im pisma, później łamał dla nich chleb i wtedy poznali, że to jest Pan. Poznali go właśnie po łamaniu chleba. Gdy uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa, on nagle zniknął im z oczu. Tak jakby nie chciał na razie kontynuować tej rozmowy. To było trochę dziwne. Uczniowie od razu wrócili do Jerozolimy, do reszty apostołów i wszystkim chcieli jak najszybciej opowiedzieć o tym niesamowitym zdarzeniu, o tym niesamowitym spotkaniu. I dzisiaj przeniesiemy się do Wieczernika, do tego miejsca, gdzie apostołowie siedzieli razem. Oni byli bardzo wystraszeni, bardzo się bali. Cały czas jeszcze żyli w tym przeświadczeniu, że Jezus, ich ukochany przyjaciel, mistrz i nauczyciel, nie żyje. Został straszliwie zamordowany, okrutnie cierpiał niesamowite męki, zmarł. Wszystko zostało zniszczone, całe jego dzieło. Tak naprawdę myśleli, że nic już nie ma sensu. Te 3 lata, które spędzili z Jezusem, mogli dojść do wniosku, że poszły na marne. Na dodatek bardzo się bali, że i oni zostaną schwytani i skazani na śmierć za to, że byli uczniami Jezusa. Nie wiedzą, co dalej robić. Siedzieli w zamknięciu, z obawy przed innymi ludźmi, drzwi zabarykadowane, drzwi są zamknięte w obawie przed wrogami Jezusa i wyobraźcie sobie, co oni wtedy musieli czuć. Jaki niesamowity strach, jaką niepewność. Cały świat im się zawalił. Nie wiedzą, co robić dalej. Przeżywają strach, przeżywają niepokój, drzwi są zamknięte i nagle dzieje się coś niezwykłego. Odwiedza ich Jezus. Pomimo drzwi zamkniętych, przychodzi do nich. Zapraszam Cię teraz, żebyś przeszedł do następnego slajdu, który jest umieszczony w tej prezentacji. Wykonaj po kolei wszystkie punkty, które dla Ciebie zapisałem. Żadnego z nich nie przegap, włącznie z pracą domową. Do zobaczenia.